Las Vegas, lata 50. To 50-tysięczne miasto na środku pustyni właśnie zaczyna być znane z prowadzonych przez mafię kasyn i skąpanego w światłach życia nocnego. Ale dla wielu prawdziwą atrakcją jest całkiem inny rodzaj iluminacji. Niemal przez dekadę, w odległości zaledwie 100 km od miasta, uczeni ery zimnej wojny w pogoni za coraz doskonalszą i potężniejszą bronią przeprowadzili całą serię wybuchów atomowych. To miejsce, w którym możesz mieć wybuch jądrowy, a przy tym masz media, które wykreują z tego cyrkową atmosferę. To był wielki spektakl. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wkrótce ujrzymy największy wybuch, jaki kiedykolwiek widziała Ziemia. To był wielki, narodowy eksperyment atomowy. Jesteście tu, by wziąć udział w manewrach atomowych. Show z własną subkulturą, skrzącą się królowymi piękności i radioaktywnymi superbohaterami. Można się do tego przyzwyczaić. Zaczynacie to bawić i już nie wydaje się takie straszne. Pomimo porażających obrazów miast, unicestwianych przez potężne wybuchy atomowe. Witajcie w Nevadzie. Poligon atomowy w Nevadzie. The atomic weapon of which Churchill spoke is tested. A hazard unique to nuclear warfare is radioactive force. Unseen, unheard and odorless. This substance can only be detected. Nadajemy bezpośrednią transmisję z wybuchu bomby atomowej na poligonie Yucca Flats w Nevadzie. Mówi Walter Cronkite z Yucca Flats, ponad 100 km od Las Vegas. Po raz pierwszy będziemy mogli transmitować eksplozję, do której dojdzie około 10 km od nas. Nawiasem mówiąc, około 1000 żołnierzy będzie w okopach, bliżej wybuchu atomowego niż kiedykolwiek intencjonalnie znajdowali się ludzie. Jest 17 marca 1953 roku, 8 lat po tym, jak dwie bomby atomowe złamały Japonię i ostatecznie zakończyły II wojnę światową. Teraz wybuch jądrowy będzie transmitowany na żywo z pustyni Nevada dla telewidzów w całych Stanach Zjednoczonych. W okopach, około 2 km od miejsca wybuchu, jest grupa żołnierzy, techników, a nawet reporterów. Bliżej niż ktokolwiek wcześniej. Były kierownik poligonu Ernie Williams uczestniczył w ponad 50 testach i dobrze wie, co znaczy być w tych okopach. Wiedziałem, że będzie promieniowanie gamma, rentgenowskie i neutronowe, a fala uderzeniowa będzie bardzo mocna. Można powiedzieć, że byłem chojrakiem, ale chciałem sprawdzić na własnej skórze, jak to będzie. Ponad 10 km na północ od nas o godzinie 5:20, a więc za 2 minuty i 20 sekund na 100-metrowej wieży odpalona zostanie bomba atomowa o mocy 15 tysięcy ton dynamitu. Oprócz telewidzów i radiosłuchaczy, tego dnia na miejscu były też setki ludzi, którzy chcieli obejrzeć wybuch tej 16-kilotonowej bomby. Zimna wojna ze Związkiem Radzieckim trwa w najlepsze, a wraz z nią pogoń za największą i najlepszą bombą jądrową. Zagrożenie bombą jądrową stanowi największe niebezpieczeństwo dla naszego narodu. Odrzutowe bombowce wroga przynoszące ładunki nuklearne mogą przedostać się różnymi trasami i zrzucić bomby na każdy ważny cel w Stanach. Najważniejsze jest, aby żaden kraj nie zyskał przewagi nad Stanami Zjednoczonymi w rozwoju, produkcji i taktycznym użyciu broni atomowej. Na tej odległej pustyni Komisja Energii Atomowej zapewnia prasie najlepsze miejsca, bo chce pokazać światu, co może zdziałać. Jest tu miejsce znane jako Górka Reporterów, a na niej proste ławki z dobrym widokiem na poligony Frenchman Flat i Yucca Flats, na których odbywała się większość prób.
Pojawiały się tu znane marki jak ABC, NBC czy CBS. To był element działań PR-owych Agencji Energii Atomowej, która chciała pokazać ludziom, że są bezpieczni, że mamy tę broń i wygrywamy zimną wojnę. Jesteście tu, by wziąć udział w atomowych manewrach. Broń atomowa jest naprawdę potężna, ale nie oznacza końca całego życia na Ziemi, jak myśli wielu ludzi. Stosując zdrowy rozsądek, atak atomowy można przeżyć, by następnego dnia móc walczyć. Wtedy słyszycie odliczanie. 9, 8, 7, 2, 1, 0. I wtedy pojawia się oślepiające światło, naprawdę oślepiające. Chyba z 10 razy silniejsze niż światło słońca. Pojawia się wszędzie. O 4:30 rano widzisz odległe o 12 kilometrów góry, które wyglądają jak za dnia. Kilka sekund po eksplozji, ci, którzy są najbliżej, muszą być przygotowani na to, co będzie później. Falę uderzeniową, wędrującą szybciej od najbardziej niszczycielskich huraganów. Fala uderzeniowa przemieszcza się średnio z prędkością 230 metrów na sekundę. Jeżeli jesteś w okopie, to na przygotowanie się masz od 8 do 10 sekund. Lepiej być przygotowanym, więc ugiąłem kolana i schyliłem głowę poniżej poziomu gruntu. Powiedziałem, że inaczej najadłbym się mnóstwa kurzu. Fala przeszła nad nami i jak sądzę, miała prędkość 800 km na godzinę. To całkiem sporo. Dlaczego ten kawałek terenu o 100 km od Las Vegas stał się atomowym poligonem Stanów Zjednoczonych? Choć wojna światowa skończyła się, to amerykańscy wojskowi chcieli utrzymać dominację atomową. Aby stworzyć efektywny arsenał tej broni, Stany Zjednoczone musiały więcej jej produkować i testować. Narodowy program nuklearny rozwijany był w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk. Ale po wojnie rząd chciał testować większe bomby na bardziej odległych terenach. Testy zostały więc przeniesione do atolu Bikini, ponad 8000 km od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Podczas wojny świat zobaczył, co bomba atomowa może zrobić z miastem. Obecnie rząd chciał się przekonać, jak atak jądrowy zniesie infrastruktura wojskowa. Testy objęły dziesiątki wycofanych z użycia okrętów. Przede wszystkim chcemy się dowiedzieć, jaka jest odporność różnych typów statków i ich formacji oraz jakie powinny być strategiczne zalecenia dla sił morskich, by przetrwać możliwy atak jądrowy. 26 lipca 1946 roku bombę atomową umieszczono 30 metrów pod wodą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wkrótce ujrzymy największy wybuch, jaki kiedykolwiek widziała Ziemia. Choć ta bomba była niewiele większa od zrzuconej na Nagasaki, to ze względu na umieszczenie jej pod wodą, efekt był zupełną niewiadomą. Atol Bikini był bardzo oddalony od Stanów, co rodziło problemy logistyczne. Dlatego rząd rozpoczął na terenie kontynentalnych Stanów tajne poszukiwania miejsca, w którym mogłyby być detonowane mniejsze bomby. Program był tajny, bo nie chcieliśmy, by nasi przeciwnicy wiedzieli, co robimy. W im większej nieświadomości ich utrzymamy, tym więcej będziemy mogli osiągnąć w tym współzawodnictwie. Rząd rozpoczął projekt o nazwie NATMEG, który miał zbadać, czy broń jądrowa może być bezpiecznie testowana na terenie Stanów Zjednoczonych. W
Wniosek z niego brzmiał: jeśli pogoda jest odpowiednia i miejsce testu właściwie monitorowane, to wybuch atomowy w atmosferze nie przyniesie szkód ludności ani materialnych. Jedynym problemem było to, że nikt nie wiedział, jakie bomby można testować i jak duże będzie promieniowanie. Przyglądano się wielu miejscom, łącznie z Alaską i północą stanu Utah. Także wyspom zewnętrznym stanów Karolina, zwłaszcza z powodu panujących tam warunków wietrznych. Uważano, że cała radioaktywność zostanie wywiana nad morze, ale stwierdzono, że centra zaludnienia są zbyt blisko, by brać te miejsca pod uwagę. W 1949 roku, wobec braku jasnych wskazań co do miejsca, Komisja Energii Atomowej zawiesiła wszystkie plany testów broni jądrowej w Stanach. Jedynym wyjątkiem mógł być stan zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Kilka tygodni później Związek Radziecki doprowadził do wybuchu swojej pierwszej bomby atomowej. Wprowadziło to świat na ścieżkę zimnej wojny. We wrześniu 1949 roku Stany Zjednoczone uważały, że Związek Radziecki był co najmniej o 5 lat odległy od skonstruowania tej najbardziej śmiercionośnej broni na Ziemi. Ale Amerykanie mylili się. Wkrótce po eksplozji radzieckiej bomby atomowej w Chinach władzę przejął komunistyczny rząd Mao Tse-tunga. Pół roku później wojska Korei Północnej zaatakowały 38. równoleżnik, rozpoczynając wojnę koreańską. Strach przed światową wojną supermocarstw był powszechny, a Stany Zjednoczone chciały być pewne swej przewagi. Nazwano to zagwarantowanym wzajemnym zniszczeniem. Ta polityka miała zapewnić, że oba kraje będą działać na rzecz ochrony świata przed nuklearną katastrofą. Jeśli obie strony mają broń zdolną do zmiecenia cywilizacji z powierzchni Ziemi, to nikt nie będzie miał pokusy jej użycia. Trwał wyścig w budowaniu coraz większych bomb atomowych. Powstawało pytanie, gdzie je testować. Na pewno dalej od cywilizacji niż w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk, gdzie opracowano bombę podczas wojny. Musieliśmy się starać o bliskie miejsce testów, w którym próby jądrowe będą mogły być prowadzone często, szybko i bardziej ekonomicznie. Dla przeprowadzenia pierwszego z serii testów w naszym programie atomowym wybrano miejsce w stanie Nevada. Rejon testów w Nevadzie obejmował obszar prawie 3400 km2. Jego południowa część miała dobre zaplecze logistyczne. 40 km dalej była baza sił powietrznych w Indian Springs. W odległości 100 km leżało 50-tysięczne Las Vegas, co zapewniało dostęp do siły roboczej. Do głównej autostrady stanowej było zaledwie 11 km. Oprócz Las Vegas w okolicy nie było żadnych skupisk ludności. Las Vegas było wtedy dość małym miastem z 50 tysiącami mieszkańców. Nie było też turystyki i hazardu, jakie mamy dzisiaj. Kiedy więc pojawiła się tu instytucja federalna, gwarantująca stałe płace, wielu ludzi dostało tu pracę, z której byli zadowoleni. Zaadaptowaliśmy się też do lokalnej kultury. To, że słabość militarna zachęca do agresji, jest faktem historycznym. Nasza armia swym dobrym przygotowaniem chroni nas przed wojną. Ale gdyby przyszła, to zwycięstwo dobrze przygotowanego wojska też stanie się takim faktem. 27 stycznia 1951 roku lecący na wysokości 5,5 tysiąca metrów samolot sił powietrznych zrzucił pierwszą bombę atomową w Nevadzie. 4, 3, 2, 1, turn. To była półtonowa bomba o nazwie Able. Pojawił się oślepiający błysk, a po nim żółto-pomarańczowa łuna i fala uderzeniowa.
chmura w kształcie grzyba wzniosła się na ponad 4 kilometry, a przez pustynię Mojave przewalił się potężny grzmot. Następnego ranka szarość przed świtu rozświetlił drugi, jeszcze silniejszy wybuch jądrowy. Znajdujący się 160 kilometrów dalej kierowca ciężarówki powiedział lokalnej gazecie, że widział błysk wybuchu. Błysk prawie go oślepił i zastanawiał się, czy może dalej bezpiecznie prowadzić. W ciągu zaledwie 10 dni na poligonie w Nevadzie zdetonowano 5 bomb atomowych. O mocy od jednej do 23 kiloton trotylu. Większość z nich była mniejsza niż zrzucone pod koniec II wojny światowej na Japonię bomby o sile 15 i 20 kiloton. Piąty test o sile 23 kiloton odczuto i dostrzeżono nawet w Los Angeles. Widziano tu jasne światło wybuchu i dało się odczuć drżenie gruntu. Wszyscy obecni w rejonie testów świadkowie wybuchu musieli mieć kobaltowe gogle. Załóżcie gogle. Osoby bez gogli muszą odwrócić twarze od wybuchu. Trzeba ich używać, bo intensywność rozbłysków wybuchów testowych przewyższa blask wielu słońc. Jeśli widzowie nie mieliby tych gogli, to błysk mógłby wypalić im siatkówki oczu. Dzięki nim można patrzeć w słońce i oglądać wybuchy. Dla tych dzielnych facetów i oczywiście dla kobiet, które też były na poligonie i przez gogle oglądały wybuchy, te próby były czymś w rodzaju gwiezdnych wojen na Ziemi. Wydano małą zieloną książeczkę, w której radzono, co robić przy wybuchu bomby. Zalecano okulary przeciwsłoneczne i przestrzegano przed pozostawaniem w pobliżu szklanych okien. Dzisiaj te rady wydają się dość głupie, ale w tamtych czasach ludzie czuli się bezpieczni. Bruce Church mieszkał w rolniczym stanie Utah przy granicy z Nevadą i pracował na rodzinnej farmie mlecznej. Po latach jako fizyk jądrowy zatrudnił się na poligonie. Ma z dzieciństwa żywe wspomnienia dotyczące rozbłysków atomowych. Ojciec wywlekał mnie z łóżka około 5 rano do pracy i cała zachodnia część nieba rozświetlała się, jakby opuszczono wielką żarówkę. To było niesamowite. Było bardzo jasno i wyglądało to jak błyskawiczny wschód słońca. Zdarzało się to wiele razy, a ojciec mówił, wygląda na to, że w Nevadzie odpalili następną, a potem wracaliśmy do dojenia krów. Budowa arsenału broni jądrowej wymagała zatrudnienia na poligonie tysięcy osób. Dla pracowników wzniesiono miasteczko, które nazwano Mercury. Ludzie odpowiedzialni za budowę miasteczka chcieli ustalić z pocztowcami jego dane adresowe, a ci zapytali ich o nazwę miasta. Obok pobliskiej drogi widzieli małe puszki portenci używanej w kopalniach złota do sprawdzania, czy w kontakcie z rudą tworzy się jego amalgamat. I przez to skojarzenie podali nazwę Mercury, co po angielsku oznacza właśnie rtęć. Peggy Hallerbeck była na poligonie sekretarką. Mówi, że pomimo odległego położenia miasteczka, panowała w nim atmosfera pełnego profesjonalizmu. Była to bardzo zwarta grupa ludzi, którzy wykonywali pracę jak w każdej innej korporacji. Z wyjątkiem tego, że była ona ściśle tajna i odbywała się w tej odległej okolicy. Mamy tu wciąż się rozwijającą, braterską współpracę z grzybem atomowym w tle. Coraz więcej z nas ma okazję być częścią tego wielkiego wysiłku dla zdobycia wiedzy potrzebnej do budowy broni jądrowej. Aby mieszkańcy Mercury mieli możliwie normalne warunki życia, władze zapewniły im wszystkie wygody domowe i normalne otoczenie. Mercury słynęło z bardzo dobrej restauracji. Otwarto kręgielnię i kino. Po pracy mieszkańcy mieli rozrywki, a pobyt tu nie sprowadzał się tylko do bomb i testów. Mając na miejscu infrastrukturę do testów broni jądrowej na wielką skalę, uczeni zaczęli eksperymentować.
Na początku lat 50. chcieli poznać efekty detonowania bomb na różnych wysokościach. Podczas testów stwierdzili, że bomba wybuchająca na większej wysokości ma znacznie większy zasięg siły niszczącej, czasami przekraczający 1600 metrów. Bomby detonowane bliżej gruntu prawie roztapiały wszystko pod sobą, ale powodowały zniszczenia na dużo mniejszym obszarze. By uzyskać dokładniejsze dane, zaczęto detonować bomby umieszczane na wieżach. W ten sposób można było dokładnie określić wysokość, na której wybuchła bomba, co nie było możliwe przy bombach zrzucanych z samolotów. Próby broni jądrowej zawsze były bardzo poważną sprawą. Oficjele z rządowych laboratoriów, zarówno w Los Alamos, jak i Lawrence Livermore, na bieżąco nadzorowali testy. Kontroler testów dokładnie wiedział, gdzie jest każda osoba na poligonie. Znaliśmy liczbę osób będących w miejscu testu i wiedzieliśmy, gdzie są ludzie od bezpieczeństwa radiacyjnego. Testy prowadzono jak operacje biznesowe i traktowano z najwyższą powagą. W połowie lat 50. uczeni wiedzieli, że wybuch generuje promieniowanie, ale sądzili, że opad radioaktywny nie będzie niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Niewiele jednak wiedzieli o tym, że radioaktywne pyły z większych wybuchów na Pacyfiku i w Związku Radzieckim krążyły wokół kuli ziemskiej i zaczynały już wchodzić do światowego łańcucha pokarmowego. Amerykańskie domy będą narażone na wybuch atomowy. W strefie 1 poligonu w Nevadzie. To bezpośrednie działania dla dobra każdej amerykańskiej rodziny. Stoi pusty dom, zniszczony w ciągu dziesięcioleci przez warunki panujące na pustyni. Yucca Flat, jałowy pustynny obszar z belicami i drzewami Jozuego i wybuchami bomb jądrowych. Dzisiaj tysiące turystów odwiedzają ten dom, leżący zaledwie 3 km od wyznaczonych przez wybuchy jądrowe granic wysokiego promieniowania. Tysiąc 700 metrów od miejsca testów wzniesiono specjalny dom. Ten budynek powstał w 1965 roku, podczas testu znanego jako Apple II. Projektanci szukali rozwiązań pozwalających na przetrwanie podmuchu eksplozji jądrowej. Nowy projekt zapewnia zwiększoną wytrzymałość przy wzroście kosztów o 10%. Uczeni chcieli, by Amerykanie byli przygotowani na fakt niewyobrażalny, ale możliwy. Dlatego testowali odporność budynków na falę uderzeniową broni atomowej wymierzonej w amerykańskie społeczeństwo. Dom leżał o niecałe 2 kilometry od wybuchu. Budynki znajdujące się bliżej zostały unicestwione. Wszyscy widzieli to sławne nagranie implodującego, a potem eksplodującego domu. Zostaje on uderzony falą gorąca, która odziera prawie cały budynek z farby. Z tyłu domu widać jeszcze jej resztki. Podmuch wyrywa całe wnętrze domu, a jego komin został przesunięty o kilkanaście centymetrów. Wszystkie okiennice zostały zerwane z okien, ale dom wytrzymał siłę wybuchu i falę gorąca. Bombę Apple II umieszczono na wieży 300 metrów nad ziemią, więc powstała w efekcie wybuchu kula ognia nie zniszczyła urządzeń pomiarowych. W strefie wybuchu technicy zbudowali też niewielkie miasteczka ze sklepami, stacjami benzynowymi oraz dziesiątkami domów wzniesionych z cegieł i drewna. Nazywano je miastami zagłady. Właśnie tu, tuż przed świtem, po raz pierwszy w historii amerykańskie domy narażone będą na wybuch atomowy. Dzisiaj główne ulice wszystkich amerykańskich miast. Wznieśliśmy wszystkie typy budynków. Były sklepy spożywcze, sieć elektryczna, domy parterowe, piętrowe, drewniane, ceglane, bloki i tak dalej. Stały w różnych odległościach od wybuchu, by sprawdzić efekty działania podmuchu i gorąca. W budynkach umieszczone zostały całe rodziny manekinów, które w milczeniu oczekiwały na wybuch.
Zobaczmy, co się stanie z przeciętną rodziną mieszkającą w domu. Manekiny ubrano w różne rodzaje ubrań, z wełny, bawełny, sztucznego jedwabiu i nylonu. Kukły znajdowały się około 1,5 kilometra od wybuchu i zostały posadzone przy kuchennym stole. Na poziomie parteru dom miał przybudówkę. Stały się one jednymi z najsławniejszych uczestników tego testu. Manekiny zostały przygotowane przez sieć domów towarowych JCPenney. Te napromieniowane zostały zatrzymane, a te bez skażenia zwrócono, ale nie wiem, co się z nimi stało. Wygląda jak pokój dzienny w typowym amerykańskim domu z bawiącymi się dziećmi, nieświadomymi nadchodzącej katastrofy. Porozrzucane manekiny w podartych ubraniach, a tynki podziurawione odłamkami szkła. Pamiętacie tę grupę w jadalni? Też ucierpiała, choć była w domu najdalszym od wybuchu. Konstruktorzy sprawdzali, ile betonu i stali wymagają mocne bankowe skarbce czy podziemne parkingi i co się stanie z mostami w różnych odległościach od centrum eksplozji. Na przykład coś tak banalnego jak zamiana dwóch czterocalowych drewnianych kantówek na sześciocalowe poprawiło integralność strukturalną budynku o 12%, zwiększając jego szanse na przetrwanie wybuchu. Las Vegas. Spod siedziby oddziału Agencji Energii Atomowej w Nevadzie rusza karawana różnych samochodów osobowych. Są wozy stare i nowe, pożyczone od dealerów i producentów. Dla sprawdzenia, czy pojazdy mogą służyć jako schronienie, rozmieszczono je na dystansie od 800 metrów do 3 kilometrów od centrum wybuchu. Te, które znajdowały się ponad 1,5 kilometra od eksplozji, mogły mieć powybijane szyby, ale były na chodzie. Te będące w odległości około kilometra lub mniej najczęściej nie były w stanie jechać. Lustracja szczątków po wybuchach na poligonie Frenchman Flat, widok pokrzywionych kawałków metalu, sprawdzenie, co się spaliło, a co ocalało, co się zawaliło, a co nadal stoi, dało zupełnie nowy obraz prawdziwej potęgi tych wybuchów. W bezpośredniej bliskości eksplozji pod działaniem ogromnej temperatury wszystko odparowało. Ważną rzeczą dla uczonych była możliwość sfilmowania tych chwil. Najlepsze efekty uzyskano stosując kamery szybkoklatkowe. Kamera spowalnia przebieg eksplozji, więc można dokonać stosownych pomiarów. Jedynym sposobem ochrony filmu przed promieniowaniem radioaktywnym i rentgenowskim była ołowiana ściana z otworami, przez które kamery filmowały miejsce wybuchu. Na sekundy przed eksplozją do kamer wysyłano sygnał rozpoczęcia pracy. Filmowały one cały przebieg testu aż do zużycia taśmy. Obawy przed unicestwieniem przez Sowietów zmusiły naukowców do posunięcia się jeszcze dalej. Chcieli oni dowiedzieć się, jak ekspozycja na wybuch jądrowy działa na organizmy żywe. Na działanie wybuchu jądrowego wystawiono setki owiec, świń i małych zwierząt gospodarskich. Niektóre umieszczono w nieosłoniętych zagrodach, a inne poniżej poziomu gruntu. Skóra świni reaguje na promieniowanie bardzo podobnie do skóry człowieka. Umieszczano więc świnie na różnych poziomach oraz w różnych odległościach od miejsca wybuchu i obserwowano jego efekty. Znaczna część eksperymentów dotyczyła wpływu eksplozji na organizmy żywe, a skutki wybuchu u niektórych zwierząt były dość makabryczne. Większość wykorzystanych zwierząt zginęła, a ich ciała poddano badaniom. Wszystko to robiono w celu zebrania jak największej ilości danych do budowy maksymalnie efektywnych bomb.
Komisja Energii Atomowej we współpracy z Armią Stanów Zjednoczonych i Siłami Powietrznymi przeprowadzi test i manewry atomowe pod nazwą Pustynna Skała, w których po raz pierwszy wezmą udział oddziały wojskowe. Wojskowi chcieli posunąć się dalej i sprawdzić, jak żołnierze zniosą stres związany z bliskim wybuchem jądrowym. Już w pierwszym roku działania poligonu w Nevadzie żołnierze piechoty morskiej, a później i innych formacji lokowani byli w okopach w rejonie poniżej 3 km od centrum wybuchu. Co będą w stanie znieść żołnierze? Czego potrzebują dla ochrony przed rozbłyskiem światła, falą uderzeniową oraz promieniowaniem, gdy się ich pośle do oczyszczenia centrum wybuchu? Czy jesteśmy w stanie walczyć w wojnie jądrowej i ją wygrać, czy też nie będzie miała zwycięzców? Nie wiedzieliśmy tego. Czy nie sądzi pan, poruczniku Berg, że broń atomowa może dać możliwość uniknięcia walki na polu bitwy? Nie mam co do tego wątpliwości, ale w tych testach musimy upewnić się, że żołnierz może walczyć i przetrwać na atomowym polu bitwy, jeśli jest właściwie chroniony. Co pan sądzi o komentarzach dotyczących promieniowania, które ciągle słychać? Promieniowanie jest, nie ma tu wątpliwości. Ale na przykład ja byłem któregoś dnia 2300 metrów od centrum wybuchu i otrzymałem wtedy dawkę 1 milirentgena. Krytyczna dawka wynosi około 450 rentgenów. Jak widać, jeszcze tu jestem. Gdy bomba zostaje odpalona, a grzyb atomowy wznosi się nad ich głowami, żołnierze czekają na przejście fali uderzeniowej. Dych Mingas kuli się w okopie podczas jednej z prób. Godzina H minus 10 sekund. Trwa odliczanie. Schylam się trochę, nie wiedząc, jak mocne to będzie. 5, 4, 3, 2, 1 i wtedy pojawia się straszliwy błysk. Przez pewien czas panuje grobowa cisza. I nagle jest uderzenie, tak jakby ktoś cię popchnął. Uderza cię wiatr i w tej samej chwili rozlega się potężny huk. Jak myślę o tym, to zimny dreszcz przechodzi mi po plecach. Było to też coś w rodzaju pomiaru, jak człowiek reaguje na tak potężną detonację. To nie jest bomba konwencjonalna, mówimy o czymś strasznym. Czy naszych żołnierzy też to przerazi? Po wybuchu żołnierze wyszli z okopów i udali się w kierunku miejsca detonacji. Dziś nazywamy ich atomowymi weteranami. Wielu z nich miało potem problemy zdrowotne będące efektem marszu w kierunku promieniującej chmury. Widziałem materiał filmowy z żołnierzami, których traktowano miotłami, aby z ich ubrań pozyskać skażony grunt. Później niektórzy z nich zapadali na choroby związane z tym radioaktywnym opadem. Stało się to ogromnym problemem. Sądzę, że gdyby władze wiedziały, jakie będą tego skutki, to prawdopodobnie testy przeprowadzono by inaczej. Rząd federalny ostatecznie przyznał rekompensaty żołnierzom oraz tak zwanym downwindersom, czyli ludziom mieszkającym w strefach opadów radioaktywnych w stanach Nevada, Utah i na północy Arizony. W latach 90. ustanowiono prawo przewidujące jednorazową wypłatę $75 000 każdemu weteranowi, u którego rozpoznano któryś z 21 typów nowotworów powodowanych przez opady radioaktywne. Downwindersi dostali po $50 000. Od początku programu wypłacono już $800 milionów. Oglądanie wybuchów jądrowych z bliska było przerażające, a gdy stały się one bardziej niebezpieczne, to mieszkanie w pobliżu stało się absurdem. Z dachu budynku w śródmieściu Las Vegas łatwo dostrzec leżący kilkanaście kilometrów na północ łańcuch gór owczych ciągnący się w kierunku poligonu. W latach 1950-60 populacja miasta wzrosła o 161% do ćwierć miliona mieszkańców. Wiele osób przyciągnęła eksplozja przemysłu hazardowego. Pojawili się też turyści szukający innych wybuchów nuklearnych. W dniach, gdy na poligonie prowadzono testy broni jądrowej, patrząc w tym kierunku, Możesz
Widywało się pozostałości grzyba atomowego. Było też widać pomarańczową poświatę na niebie. W latach 50. testy na poligonie dały Las Vegas nowe źródło zarobków, turystykę atomową. Z całego kraju przybywali ludzie, którzy chcieli być świadkami eksplozji. Zawsze przeprowadzano je o świcie. Dachy kasyn i hoteli gościły wtedy tłumy jądrowych obserwatorów. Goście popijali do świtu, wieńcząc nocną imprezę wybuchem atomowym. Witamy w Nevadzie. To miejsce, w którym możesz mieć wybuch jądrowy, a przy tym masz media, które wykreują z tego cyrkową atmosferę. To wpływ kultury popularnej i dowód, jak nachalna może być. To taki owczy pęd. Adaptujesz się do tego, oswajasz, bawisz się tym, sprawiasz, że jest sexy, a wtedy nie jest to już takie straszne. Słowo atomowy było już w żargonie wszystkich. Oczywiście bar Atomic Liquors ciągle istnieje i nie sądzę, by kiedykolwiek zmienił nazwę. Przymiotnik atomowy używany jest na mnóstwo sposobów. Pojawia się w piosenkach, w filmach, w telewizji oraz w znakach firmowych. Atomowy grzyb widniał na okładkach roczników Uniwersytetu w Las Vegas. Niektórzy myśleli nawet, że symbol Las Vegas wziął się z atomowej chmury. Jądrowy grzyb był nieomal gloryfikowany i stał się gorącą ikoną. Pojawił się nawet w konkursach piękności, gdy w kasynach wybierano Miss Bomby Atomowej. W salonie piękności Flamingo była fryzjerka Gigi, która robiła fryzury przypominające atomowy grzyb. Ale zasadniczą rzeczą było, by jakiś wstrząs nie przewrócił którejś z kości do gry lub nie przemieścił kulki ruletki. W kasynach dominowały sztywne reguły. Słyszało się ludzi mówiących: wstałem o 4 rano, więc powinienem zobaczyć ten błysk na niebie. Stało się to powszechną rozrywką. Ciekawcy jechali w góry Owcze na północ od miasta, by mieć lepszy widok. Jestem bardzo zadowolona, że widziałam grzyb atomowy. Dosłownie czuję się wtedy wstrząs ziemi. Fala dźwiękowa mknie przez pustynię i czuję się jej wibracje. Ani ja, ani nikt z moich przyjaciół nie mieliśmy żadnych obaw, ale czuliśmy, że 100 kilometrów dalej dzieje się coś bardzo ważnego. Przesłuchania przed kongresem w 1957 roku rzuciły światło na testy w atmosferze i Komisja Energii Atomowej w obliczu obaw opinii publicznej musiała bronić ich celowości. Wszyscy pracownicy poligonu oraz inni ludzie znajdujący się w promieniu 30 km od strefy wybuchów dostali plakietki z kliszami. Mierzono nimi intensywność napromieniowania. Otrzymane przez was plakietki z kliszami i dozymetry umożliwiają monitorowanie bezpieczeństwa radiologicznego i stopień narażenia na promieniowanie. Co miesiąc pracownicy zwracali klisze, które sprawdzano pod kątem wielkości napromieniowania. Przyczepiałem te plakietki wszystkim, których uznałem za zagrożonych, nawet poza poligonem. Obejmowało to policję drogową, szeryfów, strażaków itd. Jeśli było promieniowanie, to klisza ciemniała. To w zasadzie taka sama klisza, jaką dentyści wkładają do ust pacjentom przy prześwietlaniu zębów. Promieniowanie gamma, które podobne jest do rentgenowskiego, pozostawia na kliszy o odpowiednio dobranej ziarnistości ślady pozwalające na pomiar intensywności promieniowania. Jeśli miała być próba z emisją promieniowania, wymienialiśmy ludziom plakietki na nowe, a stare szły do badań w laboratorium. Plakietki były częścią umundurowania. Wszyscy obserwatorzy mieli plastikowe torby do zbiórki próbek roślin, mleka i wody. Badaliśmy prawie wszystko to, co przyszło nam do głowy. Przez cały mój pobyt tutaj nigdy nie przekroczyliśmy dopuszczalnych poziomów. Ale zapewnienia inspektorów z Nevady nie uspokoiły opinii publicznej.
W obliczu radzieckich prób z większymi nawet bombami, i to na bardziej zaludnionych obszarach, coraz wyraźniejsze widmo zagłady pojawiło się nad programem testów pierwotnie wymyślonych dla ocalenia świata. W 1958 roku, po 7 latach prób jądrowych w Nevadzie, obawy przed opadami radioaktywnymi mocno wzrosły i Stany Zjednoczone przyjęły moratorium na testy broni atomowej. Wybuchy na poligonie ustały. A trwały bardzo długo. W latach 1946-58 na Pacyfiku i w Nevadzie Stany Zjednoczone przeprowadziły 152 eksplozje jądrowe w atmosferze. Osiemdziesiąt dwie z nich odbyły się na poligonie w Nevadzie. W miarę poznawania przez uczonych kolejnych efektów działania broni jądrowej, jasne stało się, że próby jądrowe nie powinny być prowadzone w atmosferze, gdyż pyły radioaktywne wchodzą do globalnej cyrkulacji. Wywoływało to niepokój ludzi w tych strefach, do których nawiewały je globalne wiatry. A Związek Radziecki prowadził naprawdę wielkie próby atomowe, które wywoływały skutki także na naszym terenie. Dziennikarze wchodzą do 600-metrowego tunelu, w którym w lecie dokonano wybuchu jądrowego. Jednym z celów eksperymentu było sprawdzenie, czy podziemna eksplozja zostanie zarejestrowana przez czułe aparaty w odległych miejscach. Po teście Komisja Energii Atomowej podała, że granica detekcji testu wyniosła 400 km, ale od razu poprawiono błąd, bo wybuch zarejestrowano na Alasce w odległości ponad 3000 km. Dolało to oliwy do ognia publicznej debaty nad moratorium na próby jądrowe. Sam wybuch zawalił jedynie 150 metrów tunelu i był ledwo odczuwalny na zewnątrz, w przeciwieństwie do reakcji i debat politycznych, które prowadzono jeszcze przez całe miesiące. W 1958 roku cały świat zaniepokoił się, gdy stwierdzono, że radioaktywne izotopy, jak i JOD-131 i strąd-90 pojawiły się w mleku krów. Co gorsza, donoszono również o tych samych izotopach w mleku karmiących matek. Legendarny reporter Walter Cronkite dał się poznać z relacji z wybuchów jak ten z 1953 roku. Usłyszycie wybuch i oczywiście zobaczycie kulę ognia. Ale 8 lat później bał się najgorszego. Strąd 90 jest tylko jednym z kilkuset radioaktywnych opadów z eksplozji bomb jądrowych w atmosferze, które pozostają w niej w postaci pyłów. Są one przenoszone z wiatrami przez całe dni, tygodnie i lata. 3 lata po wejściu w życie moratorium Sowieci złamali je i wznowili próby. Ten ruch dał Stanom Zjednoczonym zielone światło dla kontynuacji własnych testów pomimo obaw społeczeństwa. By zapobiec radioaktywnym opadom rozproszonych w atmosferze pyłów, wiele prób przeniesiono pod ziemię. Władze podjęły decyzję o ograniczeniu liczby miejsc, w których można prowadzić testy broni jądrowej. Wdrożono też filozofię poszukiwania w tych testach możliwości jej pokojowych zastosowań. Pytano, do czego oprócz wojny użyć można broni atomowej. Budowa nowych portów, tam i kanałów przechodzących przez surowe, górzyste tereny. Te oraz im podobne projekty ogromnych robót ziemnych już wkrótce mogą być w naszym zasięgu. Był plan wykopania wielkiej drogi wodnej w Nikaragui, zwanej roboczo Panatomic Canal. To była jedna z pierwszych prób znalezienia pokojowego zastosowania broni jądrowej. Myślano wtedy, że bombami można wykopać nowy kanał panamski. Można użyć bomby nie tylko w wojnie i możemy to zrobić natychmiast. Można szybko usunąć całą tę ziemię w inne miejsce i stworzyć w terenie piękną nieckę. Przez ponad rok sekretarka poligonu Peggy Hallerbeck i jej koledzy prosili uczonych, dla których pracowali, by ci pozwolili im obejrzeć podziemny wybuch jądrowy.
Wleźliśmy do tej szarej przyczepy. Było w niej chyba 10 osób czekających na sygnał do wyjazdu. Ten test pod kryptonimem Sedan Shot był najpotężniejszą z podziemnych prób jądrowych w Nevadzie. W głębokim, na blisko 200 metrów szybie umieszczono ładunek o sile 100 kiloton. Widzisz wylatujące w powietrze tony kurzu, potem czujesz wibrację i falę uderzeniową. Wszyscy spoglądają na siebie z myślą, o Boże, popatrzcie, co się stało. Wybuch wybił grunt na wysokość ponad 100 metrów. Po 3 sekundach ta kopuła uległa implozji i zapadła się w siebie. Wtórna fala uderzeniowa posłała w niebo Nevady około 12 milionów ton gruntu. To był zdumiewający widok. Wybuch pod samo niebo. Wstrząs gruntu. To coś, czego nie zapomnę nigdy przenigdy. To, co do dziś pozostało po próbie jądrowej Sedan Shot, odgrywa rolę milczącego świadka potężnej siły uwolnionej tu w 1962 roku. Jedną z rzeczy, które trudno jest pojąć oglądającym to miejsce ludziom, jest rozmiar tego krateru. Ma 550 metrów szerokości i ponad 100 metrów głębokości. To jest prawie niewyobrażalne, jeśli nie stoisz przy nim i nie masz punktu odniesienia. Wciąż jeszcze występuje tu radioaktywność, ale nie jest na tyle duża, by zagrażać turystom. Popatrzcie na ten krater o niewiarygodnych wymiarach. Spójrzcie na jego dno. Te opony wyglądają jak dziecięce rękawki do pływania. W roku 1963, pomimo ciągłego wyścigu zbrojeń ze Związkiem Radzieckim, prezydent John Kennedy, mając na uwadze bezprecedensowe zagrożenie opadami radioaktywnymi, wezwał do podpisania traktatu o zakazie prób jądrowych. Strata nawet jednego życia ludzkiego lub wada rozwojowa nawet jednego dziecka, które może urodzić się długo po naszej śmierci, powinna być zmartwieniem dla nas wszystkich. Sowieci zgodzili się i od tej chwili naziemne testy jądrowe supermocarstw ustały. Atomowe grzyby zniknęły z nieba nad Nevadą. W latach 1951-1992 na poligonie w Nevadzie odbyło się 1021 wybuchów jądrowych. 100 z nich przeprowadzono w atmosferze w latach 50. i wczesnych 60. W 1992 roku kolejny traktat z byłym Związkiem Radzieckim na dobre zakończył próby jądrowe. Poligon obecnie pełni funkcję Narodowego Centrum Bezpieczeństwa, w którym za pomocą podziemnego superkomputera prowadzone są m.in. symulacje wybuchów jądrowych. Miejmy nadzieję, że nigdy już nie będziemy musieli detonować bomb jądrowych. Gdyby jednak była taka potrzeba, to chcemy mieć pewność, że będzie ona działać. Ale jak to osiągnąć, nie prowadząc testów? Nie ująłbym nic z tych doświadczeń. To była praca, która musiała być zrobiona, a ja jestem bardzo dumny, że tu byłem i brałem w niej udział. Ci, którzy znają historię tej pustyni w erze atomowej, dobrze wiedzą, że gdyby kiedyś musiano wznowić próby jądrowe, to poligon w Nevadzie jest na to zawsze gotowy.